Zdecydowałam się na zabieg dlatego, że mam po pierwsze krzywą przegrodę nosową i problemy z zatokami. Drugą rzeczą jest garb, który mi przeszkadza i powstał on w szkole podstawowej podczas WF-u. No i czubek, który przypomina połówkę brzoskwi. W zależności od oczekiwań pacjentów i od wskazań mamy kilka rodzajów zabiegów w obrębie samego nosa. Możemy wykonywać zabiegi funkcjonalne dotyczące samej przegrody nosa, zwane septoplastyką. Mogą być one również połączone ze zmianą wyglądu zewnętrznego nosa, czyli z korekcją części chrzęstnej czubka nosa, albo z korekcją części kostnej, czyli najczęściej ścięcie garbu, ustawienie krzywego nosa. U Magdy występuje dwojaki problem. Po pierwsze problem funkcjonalny, czyli problem ze skrzywioną przegrodą nosa, upośledzającą drożność tego nosa, a także problem estetyczny, czyli szeroki czubek nosa oraz niewielki garb tego nosa. Po zabiegu chciałabym przede wszystkim dobrze oddychać. Jeśli chodzi o względy estetyczne, to na pewno chciałabym, żeby on był bardziej smuklejszy, zwężony czubek oraz tutaj spiłowane te kości wokół nosa. Zaczynamy za chwilę operację. Nie stresuję się, bardziej jestem podekscytowana. No za parę godzin będę mieć już nowy nos, także bye bye stary! Zabieg operacyjny oczywiście wykonywany jest w pełnym znieczuleniu ogólnym pod kontrolą anestezjologa. Zaplanowałem u niej zabieg całkowitej korekcji chrzęstno-kostnej z dostępu tak zwanego otwartego, czyli zcięcia podstawy słupka nosa. Wypreparowuję chrząstki czubka nosa, wypreparowuję przegrodę nosa, ustawiam ją, usuwam fragmenty, które są zniekształcone, które upośledzają drożność przewodów nosowych. Następnie rozpreparowuję grzbiet samego nosa, usuwam garb nosa, a potem wykonuję tak zwane osteotomię nosa, czyli kontrolowane złamania kości nosa po to, aby złożyć ten nos, wyosiować go w linii pośrodkowej. Na końcu rekonstruowane są chrząstki czubka. Modyfikujemy ten czubek w zależności od oczekiwań pacjentów. Oraz na koniec szycie skóry, szycie błon śluzowych. Do przewodów nosowych zakładam cetony lub rurki. I na samym końcu opatrunek plastrowy i opatrunek gipsowy. W pierwszych dwóch dobach utrzymuję rurki lub cetony w przewodach nosowych. Usuwam je zwykle w drugiej dobie po zabiegu. Sam opatrunek gipsowy utrzymuję około 8 dni i potem jest usuwany. Zabiegi plastyczne nosa są jednymi z najtrudniejszych w obrębie chirurgii plastycznej. Jednakże są to zabiegi, które dla mnie jako dla operatora dają mi również najwięcej satysfakcji. Pacjenci oczekują zmiany tego nosa. Nos jest centralną częścią twarzy, więc tutaj każda ingerencja jest widoczna, jest zauważalna, ale jest również oczekiwana przez pacjentów i zawsze po ściągnięciu gipsu następuje ten efekt wow. Bezpośrednio po operacji czułam się bardzo dobrze, nic mnie nie bolało. Byłam zadowolona, uśmiechnięta, ale pewnie dlatego, że jeszcze się nie widziałam z opuchlizną na twarzy i leki dobrze działały. To jest niesamowite, ale doktor Koźlik zrealizował 100% planu. Tak jak zaplanowaliśmy, jak ma wyglądać mój nos, tak on wygląda. I to jest, ja jestem po prostu pod wrażeniem. Czas rekonwalescencji to jest, trzeba liczyć na pewno czas, kiedy ma się gips na twarzy lub opatrunek termoplastyczny. To jest około 10 dni. Plus trzeba sobie dać czas na to, żeby doszła buzia do siebie po ściągnięciu gipsu. Dlatego, że dużo osób o tym nie mówi, ale jednak po ściągnięciu opatrunku nos i cała buzia puchnie. Więc radzę nie sugerować się tym, co widzimy bezpośrednio po ściągnięciu opatrunku, bo to w ogóle nie odzwierciedla tego, co będzie za kilka miesięcy. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyglądu. Ten nos spełnił moje oczekiwania. Gdzieś tam pożegnałam swoje kompleksy i czuję się naprawdę dużo bardziej atrakcyjna.